Będzie nowe, treningowe, ale nie tylko dla zawodników, ale przede wszystkim będzie jednak samowystarczalne. Już wiadomo, gdzie to nowe lodowisko w Tychach powstanie. Nie wiadomo tylko kiedy. Chcemy, by powstało. Taki jest plan. Natomiast ono na pewno nie powstanie w 2023 roku. Obecnie trwa przygotowanie koncepcji budowy tego lodowiska, ale też w związku z tym, że chcemy go posadowić w miejscu obok Parku Wodnego w Tychach, wymagana jest zmiana planu miejscowego. Budowa lodowiska w pobliżu Parku Wodnego ma mieć swoje wymierne zalety. Przede wszystkim są to niższe koszty jego utrzymania. Chcemy, by lodowisko powstało właśnie tutaj, w tym rejonie, oddalone o 30-40 metrów od wodnego parku, po to, żeby stworzyć taki dipol energetyczny. Chcemy wykorzystać synergię energetyczną wodnego parku, który potrzebuje ciepło, i lodowisko, które bardziej potrzebuje chłód. Nowe lodowisko będzie spełniało głównie rolę zaplecza treningowego, bo obecnie stadion zimowy pęka w szwach. Jest wielka potrzeba w mieście. Mam bardzo dużo sygnałów od rodziców, samych trenujących. Obecnie na lodowisku trenuje bardzo dużo młodzieży. Zajęcia są od godziny 4-5 rano, nawet do 2 w nocy. Plany dotyczące zagospodarowania przestrzeni powinny być gotowe już w tym roku, a sama budowa lodowiska ruszyć może w przyszłym roku.